Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Maciasty, witam was ciepło i serdecznie w kolejnym materiale, moi drodzy, z CSGO Skills. Moi drodzy, klasycznie będziemy otwierać skrzyneczki i klasycznie będziemy liczyć, że uda nam się trafić coś dobrego. I z grubej rury sobie otworzymy, słuchajcie, Amethyst Case'a za 840 zł, w którym mamy chociażby safajerki, lorki, też inne naprawdę bardzo fajne koski, licząc oczywiście na łódź szczęścia, że uda się trafić coś ciekawego, coś co będzie jakkolwiek, chociaż troszkę zwracało i słuchajcie, coś takiego nam nie wyjdzie. 120 zł zrobiliśmy z 840, więc nie najlepiej. Moi drodzy, plan na odcinek dzisiejszy będzie taki, żeby pójść na jakieś battle, tam można jakiegoś underdoga wlecieć, można jakiś normalny trybek i ugrać coś dobrego. A wy jeżeli sami chcecie sobie, słuchajcie, spróbować szczęście na CSGO Skins, otworzyć taką skrzynkę, czy na przykład jakąś tańszą z eventu, na przykład 4.20, może być, słuchajcie, z pierwszego linku w opisie, lub uwaga, u góry tutaj kliknąć plusik, wpisać, słuchajcie, kodzik Maciasty i wtedy, słuchajcie, dostaniecie bonus w wysokości 10% waszego depozytu. A jeżeli wcześniej wpisywaliście żadnego kodziku, to będzie to 2 zł 10 groszy na tworzenie jakiejś swojej pierwszej skrzyneczki. Jak widzimy, do odpłatności macie wiele, więc słuchajcie, zachęcam, jeżeli macie oczywiście 18 lat. Nam tutaj, słuchajcie, w ogóle ze skrzynki poleciało, no 4,87, wydaliśmy 4,20, więc słuchajcie, nawet jesteśmy na plus, także całkiem najgorzej. Jednak słuchajcie, ja przyjdę na to, co ja chciałem, słuchajcie, zrobić. 20 tutaj skrzyneczek jest, jednak może, no już nawet zaczęło, słuchajcie. Zróbmy sobie, słuchajcie, własną bitwę, dodajmy skrzyneczki i zrobimy, słuchajcie, wydaje mi się, tryb underdog. Widzę, że tutaj zostało troszkę to rozszerzone i teraz to wydaje mi się troszkę lepiej wygląda, ponieważ po prostu, no widać więcej skrzynek i szybciej można je po prostu wrzucić. Mam sobie parę tych skrzynek, co droższych, co tańszych. No mamy, słuchajcie, trochę balans, więc wydaje mi się, że możemy sobie trochę, słuchajcie, poszaleć. Tam mamy wild case, bo tego nie kojarzę. Mamy już, słuchajcie, prawie 3000 zł, także zrobimy sobie najmocniejszą bitwę, jaką chyba w życiu robiłem tutaj. 3003 zł, damy sobie, słuchajcie, tryb underdog na dwie osoby, kliknę utwórz i chyba po prostu, słuchajcie, dodam sobie bota. Chyba że ktoś szybko, magicznym sposobem do mnie dołączy, ale chyba za taką kwotę może być, słuchajcie, ciężko. Dlatego, słuchajcie, dodam bota i będzie to, słuchajcie, randomowy bot albo... Dobra, damy sobie randomowego bota, bo nie chcę się po prostu, że tak powiem, spsić na po prostu niższy procent i może na tym stracić. Także co? Niech się roluje. Szkoda, że to mi się nie pokazuje po prostu, co tutaj wychodzi. I jednak, słuchajcie, tryb underdog polega na tym, że po prostu musimy trafić, jakby nie patrzeć, najgorszej jakości, właściwie najmniejszej wartości, przynajmniej tak powinienem powiedzieć. I na razie zobaczymy, jak to się prezentuje. M4 Simów tutaj poleciała dla naszego przeciwnika bota Rose'a, także wygląda to całkiem dobrze na razie. Ten Prince Remake w stanie Minimal Wear nie jest to najlepsze, co chciałbym trafić. Ale zobaczmy, jak to się, słuchajcie, zaraz pod sam koniec wszystko no wyjdzie tak naprawdę. Jeżeli chodzi o rękawice, wychodzimy troszeczkę niestety lepiej i na razie mamy niestety przewagę. Także liczmy, że tutaj właśnie bot Browse trafi lepsze przedmioty. Na razie to, słuchajcie, wygląda gorzej. Dla mnie w ogóle, come on, niech on nagle zacznie jakieś lepsze przedmioty robić. Właśnie, i ostatnia skrzyneczka, żeby się tutaj nie przejechać w żaden sposób. I chyba się nie przyjedziemy, dokładnie tak się nie przyjedziemy, wygrywamy, słuchajcie, co mi 50 złotymi, ale wygrywamy potężną bitwę, słuchajcie, mocarny na dedok i słuchajcie, wygrywam naprawdę całkiem spoko przedmioty, wow, no i to mi się podoba, nie są to może jakieś wybitne, ale tutaj coś kosztuje 150 do 300, tutaj 600 na te rękawice najwięcej kosztują, także słuchajcie, udało się trafić coś naprawdę masnego, także wrócimy sobie na główną stronę i możemy sobie, słuchajcie, też na przykład otworzyć jakieś skrzyneczki, chociażby z eventu, bo w międzyczasie jak będziecie otwierać te skrzyneczki, przedładowywać po prostu sobie saldo w trakcie trwania eventu, no to będziecie, słuchajcie, też w międzyczasie dostawać po prostu tokeny, jak ja, o właśnie tutaj, czy po prostu u góry strony i za te tokeny później po prostu możecie przejść sobie na wydarzenie i tam po prostu takowe powymieniać na nagrody. Dobrze, otwórzmy sobie się tak z dwa razy, tylko liczmy, że może jakoś tam szczęście się uśmiechnie ponownie tutaj troszkę bardziej i uda nam się, słuchajcie, otworzyć jakieś fajne przedmioty. Inharidanca chociażby w ten oto sposób. Będzie to co prawda stan Battle Skirt, już widzę. No tak, jednak jest to, słuchajcie, 21 zł na plus, więc ja, słuchajcie, narzekać nie będę. Dobra, możemy sobie też otworzyć, słuchajcie, tego Essential Case'a. W tym wypadku aż 3 skiny możemy sobie tutaj zaszaleć i otworzyć. I słuchajcie, poleci nam jeden na Simowik i 2 razy Bullet Queen, więc całkiem wydaje mi się nie najgorzej. Co prawda jesteśmy w plery, ale mamy Fieldeścika, tutaj kałaszka. Tutaj mamy w Stataraku, co prawda, Battle Skirt'a. Dlatego sobie sprzedam kałaszka i otworzę ponownie tą skrzyneczkę. I kurde, no wygląda to po prostu całkiem zacnie. Oczywiście myślę sobie tutaj o poprzedniej bitwie, bo
tutaj, no średnio poleciało, także sprzedam sobie te skiny, wrócę się i gadasz sobie otworzę ostatnią ze skrzyneczek eventowych, 63 zł ona kosztuje, także otwórzmy sobie ją tak z 3 razy, ewentualnie sobie możemy, słuchajcie, podbić procenty tak naprawdę na tej skrzynce, bo coś takiego istnieje na CSGO skins, po prostu zboostowany, można powiedzieć, dropik i wtedy, jak widzicie, mamy po prostu troszkę wyższe szanse na dropnięcie jakichś fajnych przedmiotów, także możemy sobie otworzyć, bo mamy po prostu budżet, no ten Cyrex jakby się zatrzymał, byłoby dobrze. Okej, okay, jednak w ogólnym rozrachunku bawiam się, no właśnie, że tutaj możemy mimo wszystko nie wyjść stąd na plus. Nawet, słuchajcie, nie wyszliśmy na zero, więc trochę lipa. U Wildfire, aj, niestety nie, Vogue, Drigger Discipline oraz Mac 10. No to już jest znacznie niestety gorzej. Dobra, wrócimy sobie na główną stronę i wrócimy sobie do jakichś może takich innych skrzyneczek, co? Ja widziałem, że tam była skrzyneczka taka jedna. Wild, a to Wild Glove Case po prostu jest, tak ona się nazywa, no dobrze, no dobrze. Wiecie co, ja bym sobie poszedł na przykład na AWP 50-50, bo jak pamiętam dobrze, stąd mi leciało kurcznie najgorzej. Tutaj 38% jest na to AWP Hyper Beastie i jak dobrze pamiętam, jeżeli taka AWPka poleci, to jest to przynajmniej, słuchajcie, zwrot jednej skrzyneczki. AWP Redline chyba wstanie Mjolwer, więc wychodzimy sobie, słuchajcie, stąd na plus, więc ja sobie sprzedam po prostu te AWPki i otworzę sobie raz jeszcze na Simowa. Najlepiej byłoby chociażby trafić i trafiam na Simowa i słuchajcie Redline'a. Co prawda będzie to Battle z Kerwinem w przypadku w drugim Freedested, ale tutaj, słuchajcie, oddało bardzo dobrze. Dobra, otwieram sobie, słuchajcie, raz jeszcze. Jak tak fajnie oddaje. No dobra, 40% na to jest, powiedzmy, więc nie ma co się po prostu dziwić, ale jak widzicie, oddaje ta skrzynczka naprawdę, naprawdę dobrze i mnie bardzo to, słuchajcie, cieszy. No dobra, ile mamy jeszcze, słuchajcie, tego balansu? Mamy 466 zł, więc możemy sobie, wydaje mi się, stworzyć na przykład jeszcze innego case battle'a, albo chciałem powiedzieć tutaj, możemy dołączyć, jednak, słuchajcie, nie udało mi się tutaj wbić na czas. Możemy sobie ewentualnie dołączyć do tej bitwy za 86 zł, no, z kimś o po prostu otencerowanym. 5 skrzyneczek jest, także zobaczmy, co uda się tutaj, słuchajcie, zgarnąć. Niedługo, nieduża bitwa tak naprawdę, no ale może akurat uda się tutaj coś zgarnąć i wyjść po prostu oczywiście na plusik. No na razie to wygląda, słuchajcie, no czy tym bazyliskiem po prostu jesteśmy w lekkie plery, ale zaraz to może się oczywiście zmienić. M4, no powoli, gdzieś tam się odkułam, jednak no, chyba to będzie po prostu za mało, musiałbym mi coś polecić znacznie takiego lepszego. O właśnie, coś takiego. I ostatnia skrzynka, która zadecyduje o tym i chyba jesteśmy... dobra. Ledwo, ale słuchajcie, udało się wygrać 4 złotymi niecałymi. Także się cofnijmy. Czy jest jeszcze jakaś tutaj bitwa, do której mogłem dołączyć? Nie. Dlatego wydaje mi się, że mogę po prostu stworzyć sobie własną bitwę za te 380 zł, które po prostu pozostałe mamy. Damy sobie agentów może jakichś, dajmy sobie water case'a, naklejki sobie dajmy, może akurat coś poleci, elegant case'a i możemy sobie dodać jeszcze essentials i ostatnia skrzyneczka za jakieś właściwie 8 dych ponownie. Możemy, słuchajcie, coś dodać. Możemy tą awupkową? Możemy awupkową i właściwie nawet, kurde, jeszcze mamy tutaj balans. Dajmy sobie... Kałacha 50-50, no tego też nie możemy dołączyć, no ale to Akacza po prostu sobie damy. Damy sobie dwie osoby, trzy osoby, przepraszam, standardowy tryb i poczekamy, aż ktoś dołączy, albo po prostu zaraz się zobaczymy, jak dodam boty. Chyba, słuchajcie, nic z tego, by ktoś dołączył, także dodamy sobie losowego bota tu i losowego bota tu. Adrian oraz Emily. No i zobaczmy, komu uda się na samym końcu, słuchajcie, zgarnąć lepsze przedmioty. W tym wypadku poszliśmy w tryb normalny, czyli musimy zdobyć jak najdroższego po prostu skina ogólnie, aż ogólnie, najdroższe skiny, tak to powinienem powiedzieć. I na razie to wygląda dosyć średnio. Prowadzimy, jesteśmy stratni tak dosyć mocno bym powiedział. Bo prawie, prawie trzykrotnie do tego bota Adriana. Ale zaraz może gdzieś tam jakimś kałaszkiem właśnie takowym się uda gdzieś go podgonić. Coś tam podgoniliśmy, ale dalej jesteśmy, słuchajcie, w plery. Jeden punkcik eventowy. Za to tutaj w statraku nam leci ta P90. I ostatnie dwie tutaj skrzyneczki. No jakby mi poleciała AWP-ka, a przeciwnikowi nie, to byśmy to po prostu, wydaje mi się, mieli szansę. Ty, ej, chwila. Jak bitwy ci się oddają, znowu ledwo kilka złotych przewagi i słuchajcie, wygrywamy i zgarniamy naprawdę cudne przedmioty. Kurde, ale dziś jada, naprawdę niesamowite, moi drodzy. Teraz możemy sobie po prostu coś podziałać z tymi po prostu punktami. Mogę wam pokazać, jak one działają. Jak mówiłem, za otwieranie skrzyneczek eventowych czy odbudowanie konta dostajecie te tokeny. Możecie je po prostu wrzucić do puli i osoba z największą ilością tych punktów po prostu pod sam koniec zdobywa nagrodę. Możecie sobie po prostu ustrzelić jakiegoś skinka klasycznie, a sobie go sprzedam, pozwolicie, albo wymienić to, co macie, czyli w moim przypadku 13 tysięcy jakichś tych punkcików.
na jakiegoś losowego skina i w moim przypadku byłby to chociażby taki Fallout Warning w stanie fabrycznie nowym. A jeżeli tak jak ja będziecie mieli po prostu kilka skinków, które no jakoś może niekoniecznie byście chcieli, to zawsze też możecie po prostu wymienić na kilka droższych, albo po prostu na przykład na jednego droższego i na przykład mógłbym sobie wyrzucić 214 takie przedmioty i sobie wziąć na przykład takiego Redliner czy takiego Aquamarine Revenge w StarTraku. Opcji macie wiele. Także moi drodzy, dziękuję za dzisiaj, naprawdę niesamowicie oddały bitwy, także mam nadzieję, że wam też się spodobał ten odcinek, więc zostawcie kciuka w górę, a jeżeli sami chcecie sprawdzić sobie CSGO skins i macie 18 lat, możecie być z pierwszego linku w opisie lub wpisać kodzik Maciasty i wtedy fajny bonus się dostajecie. No teraz dziękuję za uwagę, ja byłem Maciasty i trzymajcie się, cześć!